Na 17.34, a teraz zapowiadana rozmowa z Francją. Gościem Radia Wnet jest Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów, prosto z Francji. Dzień dobry. Witam Państwa. No właśnie, wiemy, że szpitale i rząd francuski szykują się na kolejną falę epidemii koronawirusa. Jak wygląda obecnie tam sytuacja? Po raz pierwszy od 9 kwietnia tego roku liczba zarażonych COVID-em na oddziałach intensywnej terapii ponownie wzrasta. Tak więc Francja przygotowuje się do drugiej fali koronawirusa, drugiej fali, która już nie jest hipotezą czy też scenariuszem ewentualnościowym, ale zdaje się być faktem. Tak więc z jednej strony przygotowują się na tą drugą falę szpitale. Wiemy, iż podczas pierwszej fali koronawirusa, szczególnie w tym momencie szczytowym, to jest przełom marca i kwietnia tego roku, pojawił się problem w tych głównych klasterach z miejscami w szpitalach na oddziałach intensywnej terapii. Tak więc francuski rząd poinformował, iż zostanie uruchomionych dodatkowych 5 tysięcy miejsc, tak więc podobnie jak Niemcy, Francja będzie dysponowała w najbliższym czasie około 10 tysiącami łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Wiadomo również, iż tutaj zostaną dofinansowane wszelkie kwestie logistyczne związane ze środkami bezpieczeństwa osobistego, jak i również zostaną dofinansowane kwestie logistyczne związane no właśnie z wszelkimi środkami walki z COVID-em. Tak więc służba zdrowia tym razem ma być w pełni przygotowana na tą drugą falę, chociaż w tym samym czasie francuski rząd zapowiada, że o ile jest gotowy, czy też będzie gotowy w najbliższym czasie na drugą falę COVID-u, o tyle na tym etapie nie zakłada wprowadzenia całkowitego lockdownu we Francji. Otóż Francja chce powrócić do metody, którą stosowała w lutym tego roku, czyli metody proporcjonalności. Tak więc dojdzie być może do lockdownów lokalnych, czyli być może poszczególnych miast, departamentów, wręcz regionów. Jednakże na tym etapie rząd francuski wyklucza całkowity lockdown, również przez bardzo niekorzystne wskaźniki gospodarcze, które zresztą dzisiaj ujawniły się po raz kolejny. Otóż zdaje się, iż w drugim trymestrze tego roku francuski PKB, tegoroczny PKB spadł o 13,8 punktów procentowych, tak więc jest to jeden z najwyższych spadków od 50 lat. Większy niż w Niemczech. Tak, większy niż w Niemczech. Zresztą nie jest to zaskoczeniem, ponieważ eksperci prognozowali już w maju i czerwcu, iż Francja będzie tym krajem w zachodniej Europie, która najboleśniej odczuje skutki COVID-u, jak i również skutki lockdownu. To wszystko powoduje, iż faktycznie francuski rząd chciałby uniknąć na tyle, ile to możliwe, całkowitego lockdownu, zwłaszcza iż obecnie nad Sekwaną, jak zresztą wszędzie w całej Europie, trwa sezon turystyczny. Sezon turystyczny ucierpiał w wyniku pandemii, tak więc z pewnością rząd będzie próbował go chronić na tyle, ile to możliwe i będzie czekał z decyzjami daleko idącymi, z pewnością do końca sezonu, być może wówczas uda się przyjąć, no właśnie, do metody proporcjonalności. Tego nie wiemy, jednakże warto mieć na uwadze, iż w marcu tego roku również prezydent Emmanuel Macron wykluczał tak naprawdę prowadzenie lockdownu na terytorium całej Francji. Dwa tygodnie później zmienił on zdanie. Tak więc sytuacja jest bardzo dynamiczna i tak naprawdę to wszystkie informacje, które podaję Państwu teraz, mogą się przeterminować już nawet jutro. Warto również dodać, iż obecnie na ten moment stan alarmowy pod względem zarażeń COVID-em, czyli liczby osób zarażonych COVID-em, został przekroczony w 19 departamentach, tak więc sytuacja zdaje się być coraz bardziej poważniejsza. We Francji na tym etapie odnotowano ponad 280 różnych klasterów. Te klastery również są potęgowane przez to, iż, jak mówiliśmy, trwa we Francji sezon turystyczny. Tak więc Francuzi przemieszczają się masowo, co tak naprawdę utrudnia kontrolę przemieszczania się COVID-u na terytorium Francji. Również są rozważane pewne obostrzenia dotyczące ruchu osobowego. Tutaj nie znamy szczegółów, ale wiemy, iż z jednej strony Belgia, rząd belgijski odradza swoim obywatelom podróżowanie do dwóch regionów francuskich. To są te dwa regiony, gdzie jest najwięcej zarażeń obecnie COVID-em. Z drugiej strony Francja zaś odradza swoim obywatelom podróżowanie do Katalonii.
Pytanie więc, czy granice będą ponownie zamknięte, czy też zostaną wprowadzone pewne kontrole, tego nie wiemy. Jednakże wiemy, iż obecnie rząd rozważa, no właśnie, pewne obostrzenia, no jeśli chodzi o ruch osobowy. Już kilka dni temu, to sobie 7 dni temu, rząd francuski wprowadził obostrzenia dotyczące 16 państw, również państw spoza Unii. No jeśli chodzi o pasażerów linii lotniczych, tutaj ci pasażerowie, gdzie występuje podejrzenie zarażeniem COVID-em, mają być testowani, być może również poddawani kwarantanną. Tak więc te obostrzenia zostały już wprowadzone dla obywatelów spoza Unii. Pytanie jednak, co stanie się w przypadku obywateli Unii Europejskiej. Wiemy również, iż zamknięcie granic jest bardzo kosztowne dla gospodarki, jak i również jest bardzo destrukcyjne dla pogranicza, czy też poszczególnych pogranicz, które cierpią. Tak naprawdę przecież gospodarka na pograniczu jest głównie oparta na współpracy transgranicznej, podobnie zresztą jak w Polsce, też we wszystkich państwach, no, które korzystają w Unii Europejskiej, no właśnie ze współpracy gospodarczej transgranicznej. Tak więc pytanie, czy państwa, w tym Francja, będą mogły sobie pozwolić na to, aby ponownie zamknąć granice, jaki to będzie koszt. Z pewnością rząd monitoruje sytuację, także Francja nie jest tym krajem, który testuje najwięcej w Unii Europejskiej, chociaż liczba testów przekracza w niektórych regionach 50 tysięcy dziennie. Jednakże liczba zakażeń już przekroczyła 1000 przypadków dziennie, tak więc to kolejny wskaźnik, który wskazuje na to, iż epidemia powraca na Stekwane. Ale Francja... Na tym etapie jednak nie ma sytuacji, gdzie francuskie szpitale byłyby przepełniane, tak więc o ile faktycznie wzrasta liczba osób na intensywnej terapii, o tyle szpitale francuskie że nie mają problemu z przyjmowaniem pacjentów, jednakże władze francuskie mówią no już o sytuacji alarmowej i każą wszystkim obywatelom brać to pod uwagę, tak więc przyjmowanie obostrzeń maseczkowych. Obecnie obowiązuje nad Stekwaną obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych zamkniętych. Wiadomo jednak, że niektóre miasta, w tym miasto Lille, idą już o krok dalej i wymagają noszenia maseczek we wszystkich przestrzeniach publicznych. Większość francuskich miast rozważa wprowadzenie zakazu większych zgromadzeń. Tak więc Francja powraca do obostrzeń. Pytanie jednak, jak daleko te obostrzenia zostaną wprowadzone. W sytuacji, gdzie faktycznie trwa sezon turystyczny, sektor turystyczny bardzo ucierpiał w wyniku pandemii. No i będziemy po prostu obserwować tą sytuację we Francji, jeżeli chodzi o koronawirusa i to, jak francuska gospodarka i po prostu jak ludzie będą radzić sobie z tym problemem. Ale bardzo duża dyskusja we Francji również toczy się na temat ustawy, która trafiła do francuskiego Sejmu. Chodzi o dofinansowanie in vitro dla par jednopłciowych. Jakie są komentarze po obu stronach tej dyskusji? Do francuskiego Sejmu, czyli do niższej izby francuskiego parlamentu, powróciła ustawa, czy też projekt ustawy, rządowy projekt ustawy dotyczący nowelizacji regulacji bioetyki nad Stekwaną. W tym regulacje te dotyczą in vitro dla żeńskich par jednopłciowych, jak i również refundowanie ze środków publicznych in vitro dla żeńskich par jednopłciowych, jak i również dla kobiet samotnych. Drugie czytanie więc odbyło się w niższej izbie parlamentu w tym tygodniu. Posłowie przyjęli, no właściwie w głównej mierze te wszystkie założenia, które założył rząd, wówczas jeszcze rząd Edwarda Filipa. Tutaj jednak we Francji wiele kontrowersji budzi temat dotyczący możliwości poznania nazwiska dawcy. Otóż niektóre grupy domagają się, aby no właśnie dzieci pochodzące z metody in vitro mogły tak naprawdę poznawać nazwiska swoich genitorów, czyli dawców, co budzi we Francji niemało kontrowersji, ponieważ taką żelazną zasadą we Francji, zdaje się również, że nie tylko we Francji, było, iż dawcy pozostają anonimowi. Tak więc pytanie, czy to się zmieni, ta debata trwa. Jednakże warto mieć na uwadze, iż tak naprawdę projekt dotyczący nowelizacji regulacji bioetyki nad Stekwaną, w tym kwestie związane z refundacją in vitro dla kobiet samotnych, jak również dla jednopłciowych par żeńskich, jest tematem, który we Francji pojawia się właściwie każdym latem od 3 lat. Otóż Emmanuel Macron obiecał te zmiany w kampanii wyborczej i tak naprawdę prace rozpoczęły się nad tymi zmianami już latem 2017 roku.
Jednakże faktycznie w wyniku różnych perturbacji legislacyjnych, jak i również protestów, debaty, kontrowersji, projekt ten tak naprawdę zdaje się nie przyjmować kształtu ustawy i nie wchodzić w życie, ponieważ faktycznie budzi on wiele kontrowersji. Tak więc pytanie, czy faktycznie rządzący zamierzają zająć się tym projektem, aby te regulacje weszły w życie, czy też jest to element na pewnej gry politycznej partii rządzącej, która przecież sama określa się jako partia ani lewicowa, ani prawicowa. Tak więc z jednej strony partia Emmanuel Macrona, czyli La République en Marche, jest coraz częściej uznawana za partię prawicową. Być może więc jest to pewien polityczny zabieg, aby udowodnić wyborcom lewicowym, iż faktycznie te elementy lewicowe nadal funkcjonują w partii rządzącej. Także faktycznie na tym etapie te regulacje zostały przyjęte przez niższość z parlamentu. Ustawa znowu trafi do Sejmu, gdzie z pewnością zostanie znowu poprawiona, ponieważ w Senacie francuskim to nie partia rządząca, ale partia republikanie ma większość, a ta partia sprzeciwia się częścią tych regulacji. Tak więc projekt z pewnością nie zostanie wprowadzony do porządku prawnego nad sekwaną w najbliższym czasie. Pytanie, czy właściwie w ogóle zostanie wprowadzony kiedykolwiek, albowiem faktycznie kontrowersje wobec tych regulacji istnieją i debata trwa, ale zdaje się, że faktycznie Francja na tym etapie przygotowuje się bardzo intensywnie do walki z koronawirusem, do drugiej fali pandemii i to jest głównym priorytetem rządzących. Warto również podkreślić, iż od kiedy doszło do zmiany rządu, to również wzrosła popularność Emmanuela Macrona, jak i również popularność nowego premiera również sytuuje się powyżej 50%. Tak więc być może rządzący nie będą chcieli ryzykować kontrowersyjnych tematów w sytuacji, gdzie faktycznie pandemia, jak i również walka z kryzysem, ze skutkami pandemii będą ich priorytetem. Tak więc pytanie, czy mamy do czynienia z sezonowym tematem, czy jest to temat, który rządzący traktują serio, no to okaże się z pewnością za kilka miesięcy. I to za jakiś czas zobaczymy dokładnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radia Wnet był Zbigniew Stefanik, publicysta, dziennikarz polskich mediów, mieszkający na stałe we Francji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.